W tym odcinku chciałbym powtórzyć to, co wiemy o monopolu. A przy okazji lepiej zrozumiecie pewne wykresy. Mówiliśmy już o tym, ale chcę zrobić podsumowanie. Powiedzmy, że w naszej branży krzywa popytu wygląda tak. To jest popyt. Zakładam prostoliniowy przebieg krzywej. Na tej osi są dolary za jednostkę, czyli cena w kontekście popytu. A tu jest ilość. Na tym wykresie, na osi poziomej mamy ilość, a na pionowej nie cenę w dolarach za jednostkę, tylko po prostu dolary. Możemy tu więc obserwować przychód całkowity jako funkcję ilości. Przychód całkowity. Pamiętajmy, jesteśmy jedynym producentem. Mamy monopol. Mamy monopol na tym rynku. Wybierzmy ilość. Jeśli nic nie wyprodukujemy, nie osiągniemy przychodu. Przychód całkowity wyniesie 0. Jeśli wyprodukujemy mnóstwo, ale nie weźmiemy pieniędzy, wtedy nasz przychód całkowity też wyniesie 0. Robiliśmy to już. Teraz zacznijmy zwiększać ilość. Przychód całkowity będzie rósł, osiągnie maksimum, a potem zacznie spadać. Wykres przychodu całkowitego będzie wyglądał tak. Przychód całkowity będzie taki. Przychód całkowity. Na tej podstawie ustalmy, jaki będzie przychód krańcowy. Pamiętajmy, przychód krańcowy określa, jak wzrośnie przychód całkowity, jeśli nieznacznie zwiększymy ilość. Mówimy więc o nachyleniu krzywej przychodu całkowitego w danym punkcie, albo o nachyleniu stycznej. Widzieliśmy to już. Na początku nachylenie jest dodatnie. Jak wiemy z poprzednich odcinków, to wartość, przy której krzywa popytu przecina oś pionową. Później nachylenie staje się coraz łagodniejsze. Wciąż jest dodatnie, ale mniejsze. Tu osiąga 0 i staje się ujemne. Przy tej ilości wynosi 0. Nachylenie tego wykresu stopniowo maleje, ale wciąż jest dodatnie, osiąga 0 i staje się ujemne. Widać to tutaj. Kieruje się w dół coraz bardziej stromo. Coraz bardziej stromo. Tak jest z przychodami. Opiszę: tu mamy krzywą przychodów krańcowych, określającą nachylenie krzywej przychodów całkowitych. Skoro chcemy zmaksymalizować zysk, pomyślmy o kosztach. Narysuję krzywą kosztów całkowitych kolorem purpurowym. Niech krzywa kosztów całkowitych wygląda tak: tu, gdzie mamy mało jednostek, gdy mamy zero, ponosimy tylko koszty stałe. W miarę jak produkujemy coraz więcej, narastają nam koszty zmienne. Z tego wykresu da się już odczytać zysk ekonomiczny. Gdy mówimy o kosztach i zysku na zajęciach ekonomii, czyli także teraz, zysk rozumiemy jako zysk ekonomiczny. A koszt całkowity rozumiemy jako koszt alternatywny. Tu mamy więc całkowity koszt alternatywny. Obejmuje zarówno koszty ukryte, czyli zarówno koszty jawne, czyli faktycznie ponoszone wydatki, jak i koszty ukryte. To jest ta linia. Różnica między przychodem całkowitym dla danej ilości Różnica między przychodem całkowitym a całkowitym kosztem alternatywnym daje nam zysk ekonomiczny. Zatem dla tej ilości zysk ekonomiczny jest równy odległości w pionie między tymi dwiema krzywymi. Spójrzcie, co się dzieje. Gdy zwiększamy ilość, krzywe oddalają się od siebie, ponieważ zielona krzywa przychodów całkowitych ma większe nachylenie niż krzywa fioletowa, czyli krzywa całkowitych kosztów alternatywnych. Jeśli pójdziemy dalej w prawo, odległość między krzywymi rośnie, rośnie. Największa jest mniej więcej mniej więcej tutaj, a potem krzywe znów zbliżają się do siebie. Tu nachylenie fioletowej linii jest większe niż pomarańczowej, dlatego krzywe zbliżają się do siebie. Spójrzmy tylko na ten wykres. Maksymalna odległość między tymi krzywymi znajduje się gdzieś. Gdzieś tutaj, mniej więcej w tym punkcie, i to jest maksymalny zysk ekonomiczny. Możemy też zobaczyć go na tym wykresie. Wystarczy tylko dodać koszty krańcowe. Pamiętajmy. Tak jak przychód krańcowy jest nachyleniem krzywej przychodów całkowitych, tak koszt krańcowy to nachylenie w danym punkcie krzywej kosztów całkowitych. Narysuję to na żółto. Tutaj mamy nachylenie zerowe, a przynajmniej bliskie zeru. Tak to narysowałem. Zatem koszt krańcowy tutaj też będzie bliski zeru. Tu widzimy, że nachylenie rośnie, rośnie i rośnie, więc koszt krańcowy też będzie rósł i rósł. Będzie to wyglądało tak. To nasza krzywa kosztów krańcowych. Jeśli wybierzemy ilość i okaże się, że koszt krańcowy wynosi tu powiedzmy 5 dolarów za jednostkę, to znaczy, że przy tej ilości nachylenie krzywej kosztów całkowitych musi wynosić 5. To wynika z tego. Górna krzywa przedstawia nachylenie dolnej. Teraz znajdźmy maksymalny zysk. Mówiłem już, jak znaleźć go na tym wykresie. Teraz zróbmy to tu. Gdy najpierw nie produkujemy nic i nagle zaczynamy produkować, to z każdej kolejnej jednostki mamy coraz większy przychód w stosunku do jej kosztu. Oho, trzeba rozkręcać produkcję, będą zyski. I zwiększać ją, bo każda dodatkowa jednostka też przynosi zysk. Zwiększamy więc produkcję dotąd, aż przychód krańcowy zrówna się z kosztem krańcowym. Wtedy zwiększenie produkcji traci sens, bo koszt każdej kolejnej jednostki będzie przewyższał przychód z niej i będzie zmniejszać nasz zysk ekonomiczny. Ten punkt określa ilość, przy której maksymalizujemy nasz zysk. Widzimy to tutaj. Dobrze narysowałem. Tu mamy maksymalną odległość między tymi dwiema krzywymi. I to ma sens, bo przed tym punktem, gdy przychód krańcowy przewyższa koszt krańcowy, nachylenie krzywej przychodów całkowitych jest większe niż nachylenie krzywej kosztów całkowitych. Krzywe oddalają się od siebie. W tym punkcie nachylenie obu krzywych jest takie samo. Tutaj jest identyczne. A za tym punktem nachylenie krzywej kosztów krańcowych Przepraszam, nachylenie krzywej kosztów całkowitych jest większe niż nachylenie krzywej przychodów całkowitych. Zbliżają się do siebie, odległość maleje. Tutaj maksymalizujemy nasz zysk. A jak określić jego wielkość na tych wykresach? Na tym wykresie stanowi on odległość między tymi dwiema krzywymi, a na tym wykresie musielibyśmy narysować krzywą średnich kosztów całkowitych. Bierzemy wartość z krzywej kosztów całkowitych i nie liczymy nachylenia, bo to by był koszt krańcowy, lecz dzielimy ją przez ilość. Na przykład, jeśli tę wartość podzielimy przez bardzo małą ilość, to uzyskamy bardzo wysoki wynik. Tu rozkładamy koszty stałe na bardzo małą ilość, dlatego wychodzi duża liczba. Gdy produkujemy coraz więcej, średni koszt całkowity maleje, ale potem rośnie, bo narastają koszty zmienne, więc krzywa średnich kosztów całkowitych wygląda tak. To średnie koszty całkowite. Jak więc odczytać z wykresu wielkość zmaksymalizowanego zysku? Przy tej ilości zysk jest maksymalny. Krańcowe przychody i koszty są równe. Cena, którą uzyskamy na rynku, oferując tę ilość. Przesuńmy się po krzywej popytu i zobaczmy, ile uzyskamy za tę ilość. To jest nasz przychód w przeliczeniu na jednostkę. Bo można traktować cenę jako przychód z jednostki. Przychód z jednostki. To jest przychód w przeliczeniu na jednostkę, a to jest średni koszt całkowity tej jednostki. Koszt całkowity podzielony przez liczbę jednostek. To zatem będzie zysk ekonomiczny z jednostki. Zysk ekonomiczny z jednostki. Aby określić całkowity zysk ekonomiczny, trzeba to pomnożyć przez liczbę jednostek. Czyli interesuje nas pole tego prostokąta. To średni zysk ekonomiczny z jednostki, a całkowity zysk ekonomiczny to ilość razy średni zysk z jednostki. Tu jest zysk ekonomiczny. Całkowity zysk ekonomiczny. Zapiszę to całkowity zysk ekonomiczny. Pole tego prostokąta powinno odpowiadać długości tego odcinka. Co ciekawe, ten scenariusz jest trwały, bo mamy monopol i nikt inny nie wejdzie. Gdyby nie było monopolu, żadnych barier, każdy by powiedział: Tu jest zysk ekonomiczny. Muszę zgromadzić środki produkcji i spróbować podziałać na tym rynku, bo inwestując w to osiągnę większy zysk niż wynosi mój koszt alternatywny, bo to lepsze niż inne inwestycje. Tak trzeba myśleć.